Marta Manowska to prowadząca znana z takich programów, jak między innymi Rolnik szuka żony i Sanatorium Miłości. Teraz prezenterka zabrała głos na Instagramie w sprawie innego telewizyjnego projektu. Co dokładnie wyjawiła, Marta Manowska nie tylko w Rolnik szuka żony, śmiało można powiedzieć, że Marta Manowska to jedna z czołowych gwiazd TVP. W ostatnich miesiącach publiczny nadawca przeprowadził znaczne roszady wśród telewizyjnej ekipy, ale zmiany te ominęły wspomnianą prezenterkę. Co więcej, wiele wskazuje na to, że grafik dotyczący zawodowych przedsięwzięć Manowskiej niezmiennie jest pełen coraz to nowych spotkań oraz nagrań. Niedawno zakończyły się zdjęcia do finałowej odsłony 11. edycji programu Rolnik szuka żony. Które pary przetrwały? Odpowiedź na to pytanie przyniesie ostatni odcinek, który telewizyjna Jedynka najprawdopodobniej pokaże na przełomie listopada i grudnia. Wcześniej prezenterka przez kilka tygodni gościła w Mikołajkach, gdzie kręcono nową edycję Sanatorium Miłości. Po chwilowym oddechu nadszedł czas na kolejne zawodowe aktywności. Z najnowszej publikacji Marty Manowskiej na Instagramie wynika, iż minione dni dziennikarka spędziła na planie The Voice Senior. Marta Manowska o nowym sezonie The Voice Senior. Marta Manowska zamieściła w sieci nową galerię zdjęć. Fotografie powstały w miejscu, gdzie kręcony jest muzyczny program TVP. Tym samym dziennikarka oficjalnie potwierdziła, że, jako gospodyni, pojawi się w nadchodzącym sezonie The Voice Senior, a towarzyszyć jej będzie Robert Stockinger. Mało tego, zdradziła również przybliżony termin emisji nowych odcinków.